marcu firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 1 189 000 nowych pożyczek o łącznej wartości 1 722 000 000 zł, wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. To wzrost w ujęciu wartościowym o 110% rok do roku, a w ujęciu liczbowym aż o 251%. Średnia wartość jednej pożyczki gotówkowej wyniosła w marcu 2524 zł. Polska sfinalizowała z Bankiem Światowym umowę pożyczki na program Czyste Powietrze w wysokości 250 milionów euro. Czas kredytowania ma wynieść 5 lat. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że wypłacenie pierwszej transzy pożyczki będzie możliwe jeszcze w tym roku. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszym kwartale bieżącego roku oddano do użytkowania 48 800 mieszkań. To 11,9% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrosła natomiast o 32,8% liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. O 55,8% rok do roku zwiększyła się także ilość mieszkań, których budowę rozpoczęto. Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało zmianę ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z propozycją taryfy za wodę oraz ścieki mają być zatwierdzane w drodze uchwały Rady Gminy. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie będzie mieć natomiast kompetencje do ingerencji w procesie zatwierdzania taryf, tylko jeżeli będą one ustalane na poziomie znacznie wyższym od średniego w danym regionie wodnym. W marcu sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 6,1% w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym zwiększyła się o 14,2%, podał Główny Urząd Statystyczny. Udział sprzedaży przez internet wyniósł w ubiegłym miesiącu 8% wobec 8,6% w lutym. Parlament Europejski przedłożył umowę o bezcłowym handlu z Ukrainą do 5 czerwca 2025 roku. Ograniczenia będą wyznaczane na podstawie importu z Ukrainy od połowy 2021 do końca ubiegłego roku i obejmą takie produkty jak jaja, cukier, drób, kukurydzę, owies, kaszę oraz miód. Na liście produktów nie znalazła się jednak pszenica. Indeks PMI określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro wyniósł w kwietniu 45,6 punktu wobec 46,1 punktu na koniec poprzedniego miesiąca, podał S&P Global. Na rynku oczekiwano wzrostu do 46,5 punktu. Aż 60 tysięcy turystów odwiedziło Wenecję w ostatnią niedzielę przed wejściem w życie nowych zasad wjazdu do historycznego miasta. Od czwartku turyści odwiedzający Wenecję będą musieli zarejestrować swój przyjazd na specjalnej platformie internetowej. Natomiast ci, którzy przyjadą tylko na kilka godzin bez noclegu, będą musieli uiścić opłatę za wstęp w wysokości 5 euro. Zgodnie z przepisami wymóg ten będzie obowiązywał w poszczególne dni do 14 lipca bieżącego roku. Parlament Wielkiej Brytanii przyjął projekt ustawy umożliwiającej deportację nielegalnych imigrantów do Ruandy. Nowe przepisy mają być jednym ze sposobów zniechęcenia do podejmowania nielegalnych prób przedostania się do kraju. Pierwsze loty mają ruszyć za około 10 do 12 tygodni. Niekontrolowana imigracja, głównie małymi łodziami przez kanał La Manche, jest wymieniana przez wyborców jako najważniejszy lub jeden z najważniejszych problemów w kraju.